Plane. Te kapciuszki kosztowały niedawno jeszcze 18 zł. No te są troszeczkę lepsze. Teraz kosztują 35. Ja kupiłam za 40 zł. A takie milutkie, ciepłe. Bardzo lubię takie kapcie. Już w okresie takim jesienno-zimowym to lubię, jak mi w stópki jest ciepło. Herbatka z cytrynką w dzbanku zaparzona, takie kapciuszki ubrane. Lubię, jak za oknem sypie śnieg, a ja robię na drutach. No to jest fajna sprawa. Także rzeczywiście towary podrożały. Mój kolejny zakup, z którego jestem bardzo zadowolona. Kurteczka właściwie a la płaszczyk. Taka przed kolano, kolor, taka zgniła zieleń butelkowa, taka rozjaśniona troszeczkę. Bardzo mi się podoba, że kaptur nie jest taki duży, tylko jest średniej wielkości, bo te większe to się zsuwają z głowy, a ten jest taki przylegający. Obramowany bardzo ładnym misiem sztucznym, jest ciepły na podszewce. No już nosiłam się z zamiarem kupienia sobie takiej nowej kurteczki. Wiadomo, że jakieś się tam ma, ale jak się często pierze, to one tracą takie swoje ciepło. I nie ma to jak nowa, świeża kurtka. Za tą kurtkę zapłaciłam 290 zł. Ale ja kurtki noszę latami, więc uważam, że to nie jest aż... No wiadomo, że ceny poszły w górę, no wiadomo... Niedawno jeszcze za taką kurtkę zapłaciłabym być może 160-180 zł. No ale cóż poradzić, jest tak, a nie inaczej. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na mój nowy film. No akurat jak zaczęłam nagrywać, to Pan za oknem kosi trawę, także może trochę jakieś tam odgłosy będzie słychać. Wpadłam przywitać się z Wami, wypić z Wami herbatkę. Herbatkę z cytrynką, którą bardzo lubię. Chociaż mówią, że herbata z cytryną jest niezdrowa, ale ja lubię. No teraz w okresie jesiennym to bardzo fajne są przepisy na różne herbatki. Z cytryną właśnie, z miodem, z imbirem, z pomarańczą. Co kto lubi, to może sobie zrobić, zaparzyć w swoich domowych warunkach, także super sprawa. Na początku filmu pokazałam Wam centrum przesiadkowe w Stargardzie, zintegrowane centrum przesiadkowe. Także ono powstało już jakiś czas temu, zostało oddane do użytkowania i no jest, to jest super sprawa. Tam zjeżdżają wszystkie autobusy miejskie, stamtąd odjeżdżają autobusy, busy z gminy, z okręgu gminy i nie tylko, z innych gmin również, ale też przyjeżdżają autobusy dalekobieżne, które przyjeżdżają przez Stargard i tu się zatrzymują. Także super sprawa. Jest, pokazałam właśnie tam, że to centrum jest właśnie połączone ze stacją, z peronem już można tam przejść, chociaż tam trwają cały czas prace budowlane, ponieważ jest modernizacja linii kolejowej Poznań-Szczecin. I to jest taka modernizacja na dużą skalę. Ta inwestycja kosztuje około 4 miliardy złotych, także to jest zawrotna suma. Ale efekty już widać efekty, a będą jeszcze większe, bo w planie jest właśnie to wyjście w stronę miasta, w drugą stronę. To będą windy dla osób niepełnosprawnych, także super sprawa, także.
także to, tak to wszystko fajnie wygląda. A tak wracając do jesieni, pokazałam Wam swoje kapcie, jakie kupiłam, tak więc dbajmy o stopy, bo właśnie poprzez stopy, nieocieplone stopy nasze, no przeziębiamy się, gdy zmarzniemy w stopy, gdy na przykład mamy jakieś buty, które nam przemakają, gdy pada deszcz, gdy zaczyna padać śnieg, no to wtedy rzeczywiście można bardzo szybko się przeziębić. Bardzo szybko, dlatego dbajmy o nasze stopy, żebyśmy mieli zawsze ciepło i żebyśmy się nie przeziębiali, bo teraz właśnie taki okres najgorszy, okres jesienno-zimowy, gdzie te przeziębienia będą się kręciły, krążyły wokół nas, różne bakterie, różne wirusy, więc zapobiegajmy, chociaż róbmy to, co możemy, bo to, co, na co nie mamy wpływu, no to już trudna sytuacja, przecież chodzimy po sklepach, po różnych instytucjach się przemieszczamy i ktoś może być chory, ktoś może nas zarazić, także różnie to bywa, ale to, co my możemy zrobić dla siebie, to róbmy. Także tyle chciałam Wam powiedzieć. W każdym razie na końcu filmu będą jeszcze ujęcia z mojej przejażdżki busem, bo jak widzicie, przejechałam się busem, wsiadłam i przejechałam za miasto. No, prawda była nieco inna. Przejechałam się, ponieważ będąc w gościnie, zostawiłam swój aparat do mierzenia cukru, no bez tego ani rusz. Więc chcąc, nie chcąc, wsiadłam w busa i pojechałam po ten aparat i tym samym kursem wróciłam. Pan kierowca był bardzo zdziwiony, dwa razy pytał. Poważnie? No poważnie, mówię, poważnie. No takie sytuacje też się zdarzają. No ale cóż, za gapiostwo się płaci. Za gapiostwo się płaci i no niestety. No a któż mi zabroni się przejechać w tę i z powrotem zobaczyć pejzaż, jak i za miastem, prawda? Także źle nie było, przejechałam się, to co mogłam, to Wam nagrałam. Ale no, dlatego umieściłam na końcu filmu, bo kto nie będzie miał ochoty, to no, nie musi oglądać. No zresztą w ogóle nie musi oglądać, kto nie ma ochoty, także ja uważam, że to jest po prostu dobrowolne. I w każdym bądź razie ten filmik umieszczę na końcu. Ale chociaż mi się on podoba, bo to taki świat widziany z busa, z jadącego busa, także pejzaż, krajobraz sielski, anielski, także to byłoby tyle na dzisiaj, także trzymajcie się ciepło i zdrowo przede wszystkim. Na razie. Zakupy z koszyczka. Winogron dzisiaj był po 4 zł, więc znowu promocja, jak z niej nie skorzystać. Warzywa do obiadku. Dzisiaj posłuchałam Beci z kanału Becia Gotuje i też dietetycznie zamiast śmietany do zupki będzie jogurt naturalny, gęsty z Mlecznej Doliny. No trzeba coś zrobić dla dietetyków, no i dla osób, które prowadzą jakąkolwiek dietę. Można też wymieszać pół na pół, trochę śmietanki, trochę jogurtu i też to będzie takie dietetyczne. Dzisiaj w menu będzie zupa kalafiorowa, więc kalafior świeży. Cytrynki, pomidory malinowe i udzie, udo z kurczaka świeże, klasa A. No, także za te zakupy zapłaciłam 39 zł 74 grosze. Składniki na zupę przygotowane, udo z kurczaka, warzywa pokrojone, kalafior przygotowany, no i jogurt do podbicia. Zamiast ziemniaków do dzisiejszej zupy będą zrobione lane kluseczki. Można też dać ziemniaki, ale ja wolę już bez ziemniaków wtedy. No i oczywiście tradycyjnie ugotowana marchewka zostanie też pokrojona i dodana później do zupy. No i dużą ilość kopru dodam, bo to wtedy ta zupa będzie miała fajny smaczek. Także zabieram się za gotowanie. Zupa się gotuje. Zaraz dodam kalafior.
będę robić lane kluski. Marchewka pokrojona już do zupy. Przygotowane ciasto na lane kluseczki. Ja wzięłam jedno jajko, jedną łyżkę mąki, szczyptę soli i to wszystko rozszczepałam widelcem. Tak to ciasto ma wyglądać. Na ugotowaną zupę, gotującą się zupę jeszcze, wlewamy cienkim strumieniem ciasto. Drugą ręką mieszamy, wychodzą wtedy kluseczki. Można przelewać przez widelec, to wtedy te kluseczki będą takie równomierne. Jak się chce zwiększyć ilość tych kluseczek, to wtedy daje się dwa jajka, dwie łyżki mąki i tak do tego momentu, jak ile chce się uzyskać tych klusek lanych. No oczywiście zabielę jogurtem naturalnym, gęstym. Można śmietaną, pół na pół z jogurtem, można samą śmietaną. No ja dzisiaj zrobię taką wersję troszeczkę dietetyczną. W każdym razie sporo kopru na koniec, to wtedy będzie fajny smaczek i aromat tej zupki. Zupka gotowa z koprem, z kluseczkami, pokrojoną marchewką, no naprawdę wygląda apetycznie. Kluseczki takie fajne wyszły, małe. No i oczywiście smakuje też dobrze, bo już spróbowałam. Także smaczny obiadek. Zupka gotowa. Jogurt dodam teraz do zupy, bo tak pewnie by się zupka zważyła, więc bezpośrednio do zupki dodam. Może za dużo dałam, bo nie mogę rozbić, ale to się zaraz rozbije, także tak wygląda zupka smakowita z kluseczkami lanymi, kalafiorowa.